Cześć, to już z tej strony MattyMT. Zapraszam dzisiaj na Was na mój kanał. Teraz akurat nagrywam. Dzisiaj mamy czwartek, 31 maja. Dzisiaj Boże Ciało, takie święto religijne. Akurat ja jestem niewierzący. Praktycznie siedzę sobie w domu, odpoczywam teraz. Jutro wszyscy nie możecie się czekać Waszego święta, bo to Wasze jutrzejsze święto, czyli tak zwane jutro Dzień Dziecka, 1 czerwca. Ja na Dzień Dziecka postanowiłem, że dostanę film Titanic. Bo dlatego chciałem, o tym filmie bardzo marzyłem, żeby dostać i chcę. I chyba myślę, że chyba dostanę. Muzyka do tego filmu My Heart Go On. Nie, My Heart Will Go On. Instrumentalny jest bardzo przepiękny z Titanica. Sam słuchałem. Muzyka jest bardzo świetna. Co mogę powiedzieć o tym filmie? No, główną rolę w tym filmie Titanica gra, wiadomo, wszyscy dobrze znają tego aktora Leonardo DiCaprio. Też jeszcze gra w Titanicu Kate Winslet, jako grała też aktorka. Aktorka, wiadomo, która gra Rose, a Leonardo DiCaprio gra główną rolę jako Jacka. Wiadomo, też to jest taka rola jego. Film opowiada ogólnie o statku Titanica, który płynął cały czas do końca, ale spotkała wielka tragedia, ponieważ była wielka góra lodowa. Statek tak naprawdę został zniszczony. Kilku osób przeżyło, no niektórzy niestety nie mieli szczęścia, zbyt sporo chyba, z tego co wiem, nie wiem. Zobaczę to na filmie, to wam pokażę w ogóle film. O ile będę, to czy będę miał, tylko znaczy, będę miał, to wam pokażę ten film na płycie. Całą historię tego po prostu oglądałem filmy dokumentalne na ten temat, o tym statku i sporo się wiele rzeczy dowiedziałem o tym. Ze swojego doświadczenia, także znaczy oglądając te filmy dokumentalne, to wiedziałem chociaż o co chodzi. Mniej więcej tak inaczej jednak, że ten film Titanic naprawdę robi ogromne wrażenie. Został nagrodzony 11 Oscarami, z tego co wiem. No i ten film był najbardziej zarabiającym filmem na świecie. Zarobionym filmem na świecie jest. Wszyscy miliony znają film ten Titanic. No przecież, no kto by nie znał Leonardo DiCaprio w filmie Titanic i Kate Winslet, więc wiadomo. No ja akurat będę miał płytę, to wam pokażę całość tego filmu, chociaż pudełko i płytę, chociaż tam będzie dwie części, bo film jest podzielony na dwie części, on nie jest zrobiony w całości, tylko jest podzielony na dwie części, ma swój podział, pierwszą i drugą część, więc myślę, że film ten będzie miał ogromne wrażenie i ogromną oglądalność na tym, więc wam pokażę ten film na moim kanale MattyMT. Więc myślę, że pokażę wam ten film i myślę, że jeśli wam się będzie podobało to, co wam pokażę, to zostawcie łapkę w górę i piszcie też w komentarzach. Nie zapominajcie też, wiadomo, o subskrypcji na kanale MattyMT. Także więc na następnym nagraniu, o kolejnym odcinku pokażę wam Titanica już cały film na płycie DVD, chociaż on dopiero będzie zamówiony przez internet, bo to będzie zamówiony przez internet na Dzień Dziecka. Tak sobie wymarzyłem, tak będę miał. No, ale też film będę miał na płycie, to wam pokażę. I jeśli wam się będzie coś podobało, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego filmu lub jakieś inne sugestie, więc piszcie w komentarzach, łapki w górę, jeśli wam się będzie podobać. Nie zapominajcie też na właśnie subskrybowaniu mojego kanału MattyMT i też innych moich filmów, które robiłem dotąd. Wiem, że było tam bodajże 47 wyświetleń, z tego co wiem. I z tego co widziałem, to też ma wiele na ten. Także piszcie w komentarzach, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał MattyMT. Do następnego. Do zobaczenia.